Witam Was, drodzy, serdecznie i pozdrawiam Wigilii z Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. A na dzisiejszy dzień, na czwartek 23 grudnia, czytamy takie słowa z książeczki z Biblią na co dzień. W Księdze Trenów, w 3 rozdziale, w 41 wierszu czytamy: Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesiech. A apostoł Paweł w 6 rozdziale listu do Efezjan napisał: W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie. Jesteśmy w kościele, właściwie w przeddzień świąt. Widzimy jeszcze zapalone adwentowe świece, fioletową barwę na ołtarzu, ale już za mną stoi choinka. Jest to taki moment przejścia z adwentu w święta, bo przecież właściwie już w Wigilię zaczynamy święta, a Wigilia jest najważniejszym z naszej tradycyjnej, kulturowej perspektywy dniem świąt. I jak wyglądają te nasze przygotowania do świąt? Czytaliśmy w dzisiejszych fragmentach o modlitwie. A będąc w ostatnim tygodniu adwentu, pozwólcie, że przytoczę modlitwę, ważną modlitwę z czwartej niedzieli adwentu. W 1 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza znajdujemy hymn Marii. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na pokorę swojej służebnicy. Odtąd błogosławioną będą mnie nazywać wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie dla tych, którzy się Go boją. Potężnych czynów dokonał swoim ramieniem, zniweczył zamiary pysznych, powzięte w ich sercach, strącił władców z tronów, a pokornych wywyższył, głodujących nakarmił do syta, a bogatych pozbawił wszystkiego. Przyszedł z pomocą swemu słudze Izraelowi, pamięta bowiem o swoim miłosierdziu, jak przyrzekł naszym praojcom, Abrahamowi i jego potomkom po wszystkie wieki. Ta piękna modlitwa Matki Bożej zawiera w sobie najważniejsze elementy modlitwy tak naprawdę. Uwielbienie Boga, dziękczynienie za wszystkie dobro, które wyświadcza człowiekowi, za wielki dar zbawienia. Także i my. Przez cały czas adwentu i kulminacją tego będą święta, chcemy dziękować Bogu za dar zbawienia w Jezusie Chrystusie. Tym chcemy przepełniać nasze modlitwy, na tym chcemy się koncentrować. Na tym, że Bóg przyszedł do nas w Jezusie Chrystusie, w małym dziecku, że doznał tego wszystkiego, co my doznajemy w naszym życiu. Że nas rozumie, że jest blisko, ale też, że jest wszechmogący, że działa, że wypełnia swoją wolę i swój plan tak, jak On chciał, tak jak On uważał to za słuszne, niekoniecznie tak, jak my uważamy to za słuszne i tak, jak my to rozumiemy. Kończąc czas adwentu, życzę nam, drodzy, właśnie takiej modlitwy, pełnej dziękczynienia, pełnej uwielbienia, pełnej radości z przychodzącego Pana. Tej radości, pokoju, Bożej bliskości, wcielonego Słowa Jezusa Chrystusa życzę Wam także i na nadchodzące święta, żeby koncentrować się na tym, który jest najważniejszy, na tym, który jest sednem, żeby gdzieś na bok odsunąć tą całą otoczkę, która nas pożera tak naprawdę, przygotowując się do tych świąt, generując konflikty właśnie, a przecież to ma być czas pokoju. Dlatego czasem właśnie warto na tym pokoju się skupić, na przeżywaniu tego pokoju w bliskości przychodzącego Zbawiciela. Niech On zawsze będzie blisko, niech Was wspiera, pomaga i wtedy my za Marią będziemy mogli wyznawać: Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wielkie rzeczy i nam czyni Wszechmocny. Obyśmy każdego dnia mogli tych wielkich rzeczy w swoim życiu doświadczać. Amen.